Oto sześć powodów, dla których jajka należą do najzdrowszych pokarmów na świecie. Są jednymi z najbardziej pożywnych pokarmów na Ziemi. Jedno całe jajko zawiera niesamowitą gamę składników odżywczych. W rzeczywistości, składniki odżywcze są wystarczające, aby zamienić pojedynczą nawożoną komórkę w małego kurczaczka. Jaja są pełne witamin, minerałów, wysokiej jakości białka, dobrych tłuszczów i innych mniej znanych składników odżywczych. Bardzo ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że prawie wszystkie składniki odżywcze zawarte są w żółtku, białko zawierają tylko białko. Poprawiają Twój profil cholesterolu. Głównym powodem, dla którego ludzie zostali ostrzeżeni o jajkach, jest to, że są obciążone cholesterolem. Jedno duże jajo zawiera 212 mg cholesterolu, czyli dużo w porównaniu do większości innych pokarmów. Jednak źródła cholesterolu mają minimalny wpływ na poziom cholesterolu we krwi. Twoja wątroba produkuje cholesterol każdego dnia. Wytworzona ilość zależy od tego, ile jesz. Jeśli otrzymujesz dużo cholesterolu z jedzenia, twoja wątroba produkuje mniej. Jeśli nie spożywasz cholesterolu, twoja wątroba produkuje go więcej. Chodzi o to, że wiele badań pokazuje, że jaja rzeczywiście poprawiają twój profil cholesterolu. Jajka zawierają cholinę, ważną substancję odżywczą dla mózgu. Cholina jest mniej znanym składnikiem odżywczym, który często jest grupowany z witaminami B, kompleksowymi. Cholina jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla ludzkiego zdrowia i jest potrzebna do różnych procesów w ciele. Spożycie niskiej ilości choliny wiąże się z chorobami wątroby, chorobami serca i zaburzeniami neurologicznymi. Zawierają wysokiej jakości białka o doskonałym profilu aminokwęglowodanowo-kwasowym. Białka są głównymi cegiełkami budulcowymi organizmu i służą zarówno celom strukturalnym, jak i funkcjonalnym. Składają się z połączonych ze sobą aminokwasów przypominających koraliki na sznurku, a następnie złożonych w złożone kształty. Istnieje około 21 aminokwasów, które organizm wykorzystuje do budowy białek. 9 z nich nie może być wyprodukowanych przez organizm i muszą być uzyskane z diety. Są one znane jako niezbędne aminokwasy. Porównanie jej z jajami, które mają doskonały wynik setnego. Zawierają luteinę i zeaksantynę, które chronią oczy. W jajach znajdują się dwa przeciwutleniacze, które mogą mieć silne działanie ochronne na oczy. Nazywa się je luteiną i zeaksantyną, obie znajdują się w żółtku. Luteina i zeaksantyna mają skłonność do gromadzenia się w siatkówce czuciowej części oka, gdzie chronią oczy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Te przeciwutleniacze znacznie zmniejszają ryzyko zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy, które należą do głównych przyczyn upośledzenia wzroku i ślepoty u osób starszych. Mogą pomóc Ci stracić tkankę tłuszczową. Jajka zawierają tylko śladowe ilości węglowodanów, ale dużo białka i tłuszczu. Uzyskują bardzo wysoką ocenę w skali nazywanej wskaźnikiem sytości, który jest miarą ilości pokarmów wpływających na uczucie sytości. Z tego powodu nie jest zaskakujące, aby zobaczyć badania pokazujące, że jedzenie jajek na śniadanie może prowadzić do utraty tłuszczu.